Drodzy, dzisiaj 2 grudnia takie odnajdujemy słowa w 4 Księdze Mojżeszowej i w 1 liście do Tesaloniczan. Oby cały lud zmienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego ducha. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie. Wszystko doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Kiedyś przeczytałem, iż oczy rozumu muszą zostać otwarte przez objawiającą obecność Ducha Bożego, który potrafi otworzyć człowieka i sprawić, że on się potrafi zmienić. Może dlatego tak pięknie brzmią na dzisiejszy dzień te słowa: ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie, wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Często zapominamy, jak bardzo w tym świecie potrzebujemy działania Bożego. Nieraz nam się to przypomina wtedy, kiedy jest nam trudno i źle. Ale dzisiejsze wezwanie mówi, abyśmy nigdy nie wątpili i nie gasili ducha. Ale wprost przeciwnie, nieustannie się na jego działanie otwierali, aby oczy naszego rozumu zostały otwarte przez Ducha Bożego, abyśmy potrafili zrozumieć i może więcej poznać tego wszystkiego, co jest i co się dzieje wokół nas. Abyśmy potrafili zmieniać to, co czynimy źle, ale pierw niż to zrobimy, pewnie powinniśmy to zauważyć. Duch Boży potrafi otwierać rozum ludzki, aby ten poznał. Dlatego tak ważne jest, abyśmy nigdy nie zapominali o tej trzeciej osobie Trójcy Świętej, Duchu działającym tu w tym świecie, który potrafi odmieniać ludzki rozum, nas. A każdy z nas wciąż, każdego dnia, każdego poranka potrzebuje nieustannego zmieniania się i odmieniania, stawania się lepszym człowiekiem. Ducha więc nie gaśmy. On działa i wciąż jest obecny. Nawet wtedy, kiedy tak często wydaje nam się, patrząc wokół, że go nie ma. Módlmy się. Dziękujemy Ci, Wszechmogący, miłosierny nasz Boże, za dar ducha, który potrafi odmienić ziemię, tą ziemię, na której żyjemy. Prosimy Cię, aby Duch Święty każdego poranka i wieczoru odmieniał nasze życie. Sprawiał, iż będziemy dostrzegać
to, co czynimy źle i co powinniśmy zmienić, aby być bliżej naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, aby być bliżej bycia uczniem naszego Mistrza. Niechaj Duch Twój odmienia, prowadzi nas, wspiera. Niechaj działa na nasz ludzki rozum i sprawia, że stajemy się lepszymi ludźmi. Amen.